Jedziemy sobie. Z czym jedziemy? Z towarem pierwszej klasy. Kurwa. A na co jedziemy? Jedziemy na ziemniaki. Możemy sobie szyber, tak? Jedziemy sobie na ziemniaki, bo jesienią tego nie dało się zrobić. Także jedziemy teraz rozrzucić. To jest pierwszy transport, jeszcze jeden nas czeka. Później dogramy jakąś anegdotkę ze szwagrem. Dawno szwagra na odcinkach nie było. Nawet mi się poskarżył, że no kurde, właśnie nagrać to by co. Nagramy dzisiaj ze szwagrem akcję, a ja teraz przecieram ślady, zobaczymy jak będzie to szło, bo troszeczkę jest mokro na tym polu. Gdzie z biegiem? Taśmę nam przesunie, zacznie sypać i lecimy z towarem. W sumie możemy tutaj na drugim biegu. Dobra, jedzie. Duży kawałek na te ziemniaczki. A to zaczep szczerze chyba.
Kurwa, rama szczeliła. Nie, no, nie szczeliła. Nie, a czemu tutaj tak jest, tak się wydaje? No tutaj ta rama też już swoje ma, trzeba byłoby nową ramę robić. No. Za bardzo zapierdalałeś, Stasiu. To wszystko przez to. Dobra, rura. Jedziemy. Szwagier ładuje, patrzcie, na galowo przyszedł. A ja, operator musi wyglądać jakoś. Byle jak, ale wygląda. Nie, jak jechałem z tym, z gnojem, to mówię, że mówię na... Mówię... Nagram, mówię, szwagra, bo mówię, kiedyś nawet sam mówił, że nagrałby odcinek. Wtedy z tej wędzarni to by był dobry odcinek. Czego? Z wędzarni, jak żeśmy robili. To sam żeś powiedział, że można było nagrywać. Poczekajcie. Szwagier już tu się zadeklarował, że będzie Masejem jeździł. Grzyniwa. Starym mam jeździć? Co? Starym mam jeździć? No, no tym... No tym drugim. Tak. Czekaj, czekaj. Jeszcze raz. Poczekaj. Hej, nic. O! O! Dużo to nie pomogło, ale pociągnę to z tamtej strony. Ten to jest, tu będzie to nasz. Dobra, ale przeschło te pole w miarę. Kolej, kolejny się nie robiły, to czemu? Tu się nie. Nie, no aż tak to nie, delikatnie, bo niektórzy to jeżdżą jak wariaty, że koła gubią. My aż tacy wariaci nie jesteśmy, żeby koła gubić. No on to niedługo chyba tam zgubi, ale te obciążniki, te... Patrz, chce się wbić. O! Poprawiłem się. No ja tutaj tym turem ładowałem to. No widzisz, nawet nie przegnite. O, nie ubite. Tak samo.
no nie ma... A ile tego jest ten? Co? Było wypompowane? 1000 litrów. 1000? No. Jeszcze tyle. No nie, ale nie widzisz, nie chciało zastać już. To jeszcze z 1000 by udoił. Spadać kurwa. Muszę to rozgarnąć chyba trochę. Czemu? Wejdę do góry jeszcze, tam spróbuję złapać. O! Do te Krzychu, co występował w produkcji, to ja Amelinie powiedział: słuchaj, im szybciej jedzie, to lepiej rozpierdala. No. Ale on wolno jedzie. No a jak ma jechać? Słuchaj, im szybciej jedzie, to lepiej rozpierdala. Raz. A spróbuj. Dawaj. O, puszczaj na dół. Tamto. Ściągnę to tutaj. Właśnie to robimy. Kolejna piosenka. O.
so hot. It's so, so hot. No i lecimy. Tak to szybko pójdzie. Ta robota tak się skumulowała, że przy Maseju nic. A tak to z Masejem porobisz. Ale już obrobimy się i będziemy Maseja przygotowywać do jesiennego sezonu. Coś tam miał dzisiaj działać. W sumie drugą kamerką miał nagrać odcinek, bo tam składa opryskiwacz, bo też jutro bierze jeszcze chwasty. Bo nie pryskał na jesień. I trochę mu się tam pszenica zakwaściła. Zakwaszczona jest, o. Tutaj walczymy. Fajne tutaj jeszcze będzie, z pół godziny orki może. Fajnie to nawet idzie. Trochę obecnie coś się zabronuje. Będzie można sadzić ziemniaczki. Kończymy z drugą dawką nawozu, czyli saletra. Jakieś zapowiadają deszcze w przyszłym tygodniu, jakoś poniedzieli, ale jak im się to sprawdzi, to ciężko będzie to stwierdzić. Dopiero przekonamy się w poniedzieli tak naprawdę, no nie tak? No. Jeszcze muszę założyć obrotomierz, bo mi nie działa ten cały mechanizm, ten ślimak, co jest przykręcony do pokrywy od rozrządu. Po prostu się zjebał kiedyś. Myślałem, że linka się wypięła. No i to mówię, się zrobi kiedyś. I tak przechodzę koło tego traktora. Mówię, co jest tam? Mówię, taki jakiś tam frezik czy coś? Leży tam obok tego węża, co wiesz, co wychodzi z chłodnicy. Ja patrzę, a to jest ten ślimaczek. Kładam tam palca do środka, tam dziura, nie ma w ogóle tego mechanizmu. Dziwne, że w ogóle olej się przez to nie leje. Bo może nie ma, nie? Nie no, sprawdzałem, jest. No i kupiłem sobie ostatnio, no i muszę sobie zamontować, no bo po prostu mi nie bije motoradozi. Jak będę chciał sprzedać, to niestety no będę musiał stówę doliczyć, no bo już to jest stuwa pękła. Może stuwa nie przesadziłem, ale 50 to na pewno zrobiłem. Samego pryskania ile poszło, rozlewania, bo to u mnie, u Karola. No. Dobra. Mi się blokuje. Kurde, tutaj to jest glinka. Z tej strony mokro było, no ale zobaczymy, może ten jęczmień jakoś odbije. Pójdzie odżywka, siarczan magnezu, nawóz dolistny musi być. No
było co kosić bizonem, nie tak? No i tak to się prezentuje, coś wam będę więcej wam tutaj zanudzał. Ciężko też pewnie mnie słychać, tak staram się głośno mówić, żeby coś jednak z tego mojego pitolenia usłyszeli moi widzowie. Ale to wiecie jak jest. Jedynie co możecie posłuchać skrzyni, jak wyje 3000. Bo most nie wyje, bo most już jest z betona. Także co, ja się będę z wami żegnał. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. I zostawicie łapkę w górę, subika. A my postaramy się o nagranie kolejnego odcinka na nasz kanał. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, do następnego, cześć!